Witam Was, kochani, bardzo serdecznie z tej strony Patryk Rojo-Rejewski i kolejny odcinek mojego cyklu Royoland Show, czyli wywiad z, a dzisiejszym moim gościem, rozmówcą jest Kamil, szerzej Wam znany jako CDSG. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam bardzo serdecznie, dzięki za zaproszenie. Przyjemność po mojej stronie. Kamilu, na tak początek, na rozluźnienie atmosfery. Zawsze intrygowała mnie Twoja ksywka. Co dokładnie znaczą poszczególne literki? Mam kilka tutaj domysłów, wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę. Na początek, ciągle targam, zsiniał gnojek. Potem, często tak samo gram, albo ciężko teraz sprzedać gogle. Wiesz co, słyszałem już naprawdę taką plejadę rozszerzeń tej mojej ksywki, że niczym nie jesteś w stanie mnie zaskoczyć, naprawdę. Aha, no widzisz. Widzowie, wiesz co, to naprawdę ta cała zabawa w rozwijanie mojej ksywki wzięła się z któregoś odcinka Minecrafta, jeszcze z tych ostatnich. Na serwerze grał z nami Pitch Black, który gapiąc się na moją ksywkę powiedział: co tak stoisz, głupku? Co oczywiście również pasuje do rozszerzenia tej ksywki i od tamtej pory naprawdę ludzie bombardują mnie wiadomościami, w których bawią się w rozszerzaniu mojej ksywy. Ksywka ogólnie oznacza Civilization Tastes So Good. Jest to fraza wyjęta z tekstu utworu Proxima Centauri z zespołu At The Driving. Jest to kapela, której ja słuchałem przez długie, długie lata i ten tekst tak naprawdę zupełnie nic dla mnie nie znaczy. Zupełnie nic dla mnie nie znaczy. Po prostu kiedyś potrzebowałem, jak jeszcze na Gmailu były zaproszenia betowe, nie wiem, czy pamiętasz te czasy, że nie każdy miał dostęp do Gmaila, tylko trzeba było być zaproszonym. Tak. Tak. W każdym razie zakładałem sobie konto gmailowe i nie wiedziałem, co wpisać, nie wiedziałem, jaki chcę mieć adres. Nie chciałem imienia i nazwiska, bo to jeszcze nie były te czasy, że ludzie oficjalnie się imieniem i nazwiskiem tytułowali w internecie. Więc pomyślałem, że zrobię sobie coś innego, a że ja jestem raczej takim człowiekiem chujem, to pomyślałem, że zrobię coś bardzo długiego i wpisałem Civilization Tastes So Good, bo akurat utwór leciał, wiesz, gdzieś tam w moim głośnikach. Nieźle. No i to cała historia. Ilość maili spadła do zera. Słuchajcie, kochani, żeby tak zaanonsować, chociaż myślę, że ostatnio zapraszam osoby, których absolutnie przedstawiać nie trzeba. Let's Player Zagrajmer, gamer z krwi i kości, do poznania którego zaintrygowała mnie sytuacja, udział w wywiadzie dla ciebie. Pamiętasz? Czy chodzi o Felcasta u nas? Dokładnie tak. Dokładnie tak. I tam rozmawialiśmy sobie na temat gier, na które czekamy w roku 2013. I w pewnym momencie odczułem taką niesamowitą nić komunikacji właśnie z Kamilem i to troszeczkę tak zaleciało ludologią. Odczułem, że ty podobnie jak ja w grach dostrzegasz jakby takie drugie dno, tak jakby inny poziom przeżywania gier. Zgadza się, czy tak po prostu sobie autopierdolę? Zgadza się. Wiesz co, mi się wydaje, że my ogólnie jesteśmy chyba podobnym rocznikiem. Dobrze ja myślę? Znaczy, jesteś rocznikiem mojej żony, bo jesteś 8-7, nie? Ja jestem 8-4, jestem 3 lata starszy. No dobra. Ale spokojnie, ale za to 3 razy głupszy, także wiesz, luzik. Wyrównujesz. Graliśmy w te same tytuły, wychowaliśmy się na tych samych grach i myślimy w sposób, myślę, dosyć podobny. I myślisz, że na to wpływ ma, wiesz, taki sentyment, jakim obdarzamy właśnie starsze gry, że pamiętamy właśnie te początki i to nas określiło jako graczy, że pamiętamy, wiesz, to stare dobre wino, jak się to mówi. Na pewno to jest to nasza baza do zastanawiania się nad grami, prawda? Nie wiem na jakim etapie ty zacząłeś analizować gry jako jakąś tam złożoną formę, bo na przykład przez długi czas po prostu je pochłaniałem, przechodziłem z etapu na etap, w ogóle się nie zastanawiałem, co ja robię, co twórcy próbowali mi tam, wiesz, w głowę włożyć i jak to miało zadziałać, jak to się miało zakleszczyć, ale tak, zdecydowanie moim zdaniem tytuły, które graliśmy w tym takim, na pierwszym szczeblu naszej zabawy z grami, jakoś wykształtowały nas na to, kim jesteśmy teraz i może stąd właśnie ta nić komunikacji. Też mi się tak wydaje, bo jeszcze nawiązując, a jednocześnie kończąc już ten wątek bycia zaintrygowanym twoją wypowiedzią podczas tamtego wywiadu, to fabuła, narracja, emocje, przeżywanie. Myślę, że te hasła kluczowe troszeczkę charakteryzują cię jako gracza, tak? Wiesz co, ciężko jest mi powiedzieć. To też... Czy tak, może właśnie grafika, tak, rozgrywka, to, że gra wciąga, że jest grywalna? Jaki właśnie czynnik, część składowa gry komputerowej ma u ciebie stać na wysokim poziomie, żeby gra była zapamiętaną po prostu? Bo to chodzi, żeby gry były zapamiętane, bo wtedy uważam, że odnoszą sukces, a nie w sytuacji, kiedy się sprzedają. Wiesz co, to jest temat tak złożony, że bardzo ciężko jest mi na to pytanie odpowiedzieć, ale...
jeśli gra ma być dla mnie dobra, to na pewno musi być zbudowana wokół pomysłu. Musi być pomysł, mm-hmm. wokół którego buduje się grę, a nie na odwrót, że... Dorabia się, to się, nie? Tak, że mamy wspaniałych grafików, mamy wspaniałych dźwiękowców i zrobimy to wszystko w jedną papkę, w którą włoży coś od siebie każda ze 130 osób, powiedzmy, nie? Ja na przykład jestem ogromnym fanem gier Edmunda Macmillana i Matta Torsona. To są kolesie, którzy robią głównie platformówki, ale oni zawsze faktycznie... Na początku tworzenia swojej gry mają po prostu jakieś kwadraciki, które skaczą im tam po wymyślonych, już gotowych, działających planszach i doskonalą mechanikę, tak, aż w końcu będą z tego wszystkiego zadowoleni, prawda? Idealna perfekcja zachowania się postaci, fizyka, to wszystko po prostu musi idealnie ze sobą współgrać, dopiero wtedy biorą się za oprawę graficzną, za oprawę dźwiękową i tą całą resztę i fabułę i tak dalej. Czyli jestem ogromnym fanem mechaniki. O, myślę, że tak możemy to podsumować. To ciekawe. Mm-hmm. I co jeszcze mnie zaintrygowało, kończąc już powiedzmy, bo zaczęliśmy troszeczkę od końca, ale okej, tak, no liczy się spontan i żywioł. Twój cykl Heavy Rain. Twój cykl Heavy Rain często porównywany i vice versa do mojego cyklu To The Moon. Mm-hmm. Gdzie pokazujemy ludziom gry ambitne, gry, gdzie właśnie liczy się to, o czym przed chwilą wspólnie wspomnieliśmy, no i tyle, gdzie mamy do czynienia jednak z minimalizacją troszeczkę interaktywności, na zasadzie przeżywania bardziej interaktywnego filmu, interaktywnej książki. I zgadzasz się z czymś takim, że jednak czasem warto zainwestować w grę, która... mniej przykuwa uwagę, mniej jest atrakcyjna dla potencjalnego odbiorcy, jak bijące rekordy popularności filmy, gdzie bardzo dużo się dzieje, jest wybuchowo i kolorowo. Nie, zgadza się, oczywiście. Wiele osób Heavy Rainowi i innym tego typu grom zarzucało to, że to jest tylko interaktywny film, że my tak naprawdę nic tam nie robimy, że podejmowanie decyzji to jest za mało, żeby związać się w ogóle z fabułą, z bohaterem i tak dalej. Ja jestem totalnie odmiennego zdania. Ja po przejściu Heavy Raina miałem ogromnego gamingowego kaca i to jest to coś, co ja w grach uwielbiam. Gamingowy kac to jest coś, czego ja wymagam od dobrej produkcji. I Heavy Rain naprawdę zapewnił mi to. Zresztą zrobił to samo The Walking Dead, zrobił to samo, co tam jeszcze takiego fajnego było. No było kilka takich tytułów, które naprawdę bardzo utkwiły mi w głowie i przez najbliższe dni myślałem o nich jako dobrej książce i właśnie tak te gry się spisywały. Dokładnie, widzisz, no ja oczywiście się pod tym podpisuję, gdzie jednak ta... rozbudowana interaktywność nie zawsze musi być motywem przewodnim. Jednak to są właśnie gry, które stawiają na identyfikację. Na identyfikację i konieczność odpowiedzenia sobie jako gracz na kilka pytań i troszeczkę pokazujemy, jakim jesteśmy człowiekiem podczas podejmowania decyzji w takich grach. Ty mi Heavy Raina polecać nie musisz, bo grałem w to i oczywiście jest to obok Fahrenheita. No gra obłędna po prostu i co tu dużo gadać, ona się pojawiła u mnie sentymentalnie przez gry Fahrenheit. No w takim razie ja uczciwie ci polecam To The Moon, na pewno się nie zawiedziesz. Ja znam ten tytuł, słuchaj, i mam go jeszcze przed sobą, jeszcze w niego nie grałem, ale mam już go gdzieś tam na celowniczku i na pewno do niego zajrzę. To będzie się niezłego kaca, to będzie kac morderca, zaufaj mi. Tym bardziej, że zapowiedzieli część drugą całkiem niedawno temu. Dokładnie, prawda? Tak. Ja ostatnio tak mam, że nagrywam z jakiejś gry i w momencie, kiedy wrzucam odcinek, jakiś końcowy, to w tym samym dniu gracze są informowani właśnie o jakimś dodatku bądź sequelu. Tak ostatnio miałem z Świętym Rowem, tak ostatnio właśnie było z To The Moon. Dobrze, Kamil, no to nic, fundujemy sobie teraz błyskotliwy powrót w przeszłość. Jaka była twoja pierwsza gra? Jak narodziła się twoja miłość do gamingu? Nie pytam o początki z YouTube'em. Rozumiem, wiesz co, to tak naprawdę moje początki z grami to są czasy, w których ja nie miałem komputera, nie miałem konsoli, nie miałem nic i to trwało przez długie, długie lata. Ja przychodziłem do mojego kuzyna i tam bawiłem się jakimiś grami. To z tych takich tytułów, które pamiętam świadomie, to na pewno... Nie, to się zaczęło... Ojejku, już bym ci nakłamał. Na pewno nieświadomie, spokojnie. Tak, na pewno nieświadomie. To zaczęło się dużo wcześniej, jednak w domu u mnie, kiedy miałem jeszcze Commodore 64, zupełnie o tych czasach zapomniałem. No i to bardziej klimatycznie brzmi, no. Tak. I tam z tytułów na pewno pamiętam Przygody Misiajogi, to była jakaś taka platformówka. Platformówka niech będzie. W której zbierało się jakieś tam owoce, uważało się na przeciwników, uciekało się naokoło, to nie było nic po prostu zapadającego w pamięć, ale z gier, które mi z tamtych czasów najbardziej zapadły w pamięć, to na pewno był
To się na Rampage chyba nazywało. Takimi potworami rozwalało się budynki, rozwalało się miasto, przelatywały helikoptery. Tak. To była taka Godzilla, tylko że na dwie osoby, bo pamiętam tak, zawsze... Tak, jak z sąsiadami grałem, to nawalaliśmy na te dwa drążki. Zupełnie nie wiedzieliśmy, o co chodzi, jakie są kontrolsy, co trzeba zrobić, żeby wygrać, jakie są warunki, kiedy się przegrywa. Totalnie nie mieliśmy o tym pojęcia. Nawalaliśmy tylko tymi drążkami na lewo i prawo i niszcząc te budynki, to było świetne. Zgadza się. I to jest pierwszy tytuł, którego nazwę dokładnie pamiętam. I który jakoś tak mega zapadł mi w pamięć. Mhm. Powiedz mi, CTSG, bo to mnie strasznie intryguje. Mianowicie, swojego czasu prowadziłeś kanał, który był dla wielu osób, oprócz dokonań, dziedzictwa JJ Jokera, pewną skarbnicą wiedzy, pewną bazą poradników o Minecrafcie. Od dłuższego czasu, chyba już od roku, nie prowadzisz materiałów z Minecrafta. Z czego to wynika? Nuda, czy może nie chcesz, żeby była przylepiona do ciebie taka nalepka, ten koleś od Minecrafta? Boisz się zaszufladkowania? Dlatego uciekłeś? Po części na pewno tak. Powodów jest naprawdę wiele. Po raz kolejny zresztą. Ale sam przyznaj, że nie gra się w gry dłużej niż rok. Że po jakimś czasie każda gra się nudzi. A Minecraft autentycznie znudził mi się. Mimo, że to jest gra nadal aktualizowana, że są modyfikacje, że można grać ze znajomymi. No to jest po prostu tytuł, który mi się przejadł. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że to chyba słychać. Że ja już tutaj jestem chyba tylko dla obowiązku. I nic tu po mnie, powinienem pójść dalej w swoim kierunku. I tak też zrobiłem. I dokładnie, to znaczy masz dokładnie tą samą zasadę. Nie robisz tego, co się sprzedaje, co jest teraz na topie, tylko po prostu jeśli gra cię nudzi, zaczynasz być w tym przekazie nieszczery, prawda, to po prostu kończysz z tym. Ja tak miałem właśnie z Battlefieldem, nic na siłę, to dalej jesteśmy my, nic pod publikę. To mi się bardzo podoba, to jest bardzo fajne. Powiedz takie pytanie, może... przy zestawieniu z tymi teraz w sumie jakby nie, na to nie patrzeć ambitnymi tematami, tapetki. Uważam, że masz jedne z najlepszych tapetek filmów na całym YouTubie. Ktoś ci je robi, sam je robisz, bo są naprawdę obłędne. Tak. To te tapetki też mają długą historię. Oczywiście ja nie jestem autorem tych tapetek, tych miniaturek. Ja słabo sobie, myślę, radzę w Photoshopie i innych takich cackach. Autorką tego wszystkiego jest Agata z kanału Ducnowable. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. I cały ten schemat, ten szablon tych miniaturek, bo to prawda, wszystko się opiera na jak gdyby tapecie z obrazem, prawda, i podpisem. To była dla niej droga przez mękę, żeby wypracować dla mnie ten schemat, bo ja sobie właśnie zażyczyłem schematu, prawda, który mógłbym później przerabiać pod konkretne inne serie. I to była naprawdę droga przez mękę dla niej, bo chyba pierwsza jakaś taka praca z klientem, w której klient faktycznie chyba wie czego chce, i ta wizja mijała się troszeczkę z jej wizją, prawda? I musiała ciągle nanosić kolejne poprawki, tu coś popraw, tu coś przenieść, tu coś zmniejsz, tu coś powiększ, tu coś kolor zmień, suwaczek przesuń. I to trwało kilka dni, aż w końcu udało nam się wypracować taki schemat, jaki jest teraz. No to super. To naprawdę też, no wiadomo, tak? Liczy się treść, liczy się zawartość, chociaż opakowanie w ramach takiego pierwszego wizualnego wrażenia jest również kwestią istotną. Powiedz mi, będziemy już powoli kończyć, bo odpowiedzi, których chciałem uzyskać, uzyskałem. Myślę, że widzowie też się czegoś nowego tobie dowiedzieli. Jak wygląda u ciebie sytuacja z muzyką i filmami i zestawieniem z grami? Jedno napędza drugie, napędzając trzecie? To są kwestie pochodne, które inspirują jedno do drugiego, czy raczej są to w ogóle nie skonfrontowane ze sobą media? To znaczy, ja ogólnie media chłonę we wszystkich formach. Ja muzykę uwielbiam, sam zresztą próbuję coś tam czasem poplunkać. I muzyka jest moim takim zainteresowaniem na równi z grami, tak myślę. Tylko że ja po prostu nie uzewnętrzniam tego w żaden sposób na moim kanale, chociaż przyznam, że od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie recenzja jednej z płytek, tak żeby po prostu polecić moim widzom. Może coś z tego wyjdzie, może nie. Powinieneś, w ramach rozmaicenia. Zawsze uważam, że powiedzmy, tak jak mam tam te swoje rysowanie czy paintball, jakoś z takiej alternatywnej, czy tak jak w przypadku u ciebie, na równi pasji, żeby zarazić ludzi, tak? Bo to zawsze jest, kurczę, fajne, bo to często wtedy przez autora prowadzącego pasja i serce przemawia.
Ale okej, okay, już nie przeszkadza. No spoko. To znaczy, wiesz, ja uważam, że kanały na YouTubie, no nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani, żeby tworzyć treści wyłącznie gamingowe. To jest nasz kanał, to jest nasze miejsce do zabawy, powinniśmy tam robić cokolwiek tylko sobie chcemy. Mhm. I dlatego właśnie myślę, że no, być może coś takiego u mnie się kiedyś pojawi, muzyka. A jeśli chodzi o filmy i seriale, to również je chłonę w ogromnych ilościach. Mhm. Za sobą zresztą mam ich setki. Seriale bardzo lubię, filmy, jestem bardzo wybredny, jeśli chodzi o filmy, ale również chłonę je w ogromnych ilościach. No to fajnie, no to nic. Specjalnie będę już kończył ze względu na to, że z każdym twoim słowem odkrywam bardzo dużo pochodnych, podobnych, wspólnych zainteresowań i pasji, a ja wiem, czym to grozi. To grozi materiałem na 3 godziny. Mimo, że dla nas to oczywiście nie byłyby 3 godziny w żadnym stopniu stracone i cieszę się, że będę miał okazję pogadać sobie dłużej niż na PGA face to face na Pyrkonie. No oczywiście, widzimy się za tydzień. Kamilu, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś chwilę, by wystąpić w moim programie. Serdecznie pozdrawiam twoich widzów. Jeszcze raz dziękuję za udział. Ja dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam widzów twoich. Trzymaj się. Trzymajcie się, kochani. Hej, jest.